Chociaż nie mam, nie powinnam i nie mam prawa postępować w tak bardzo, powiedziałabym, wykształconym gronie w dziedzinie, w której ja jestem ignorantem. Ale no cóż, skoro już się zdecydowałam, to fakt, to wiek robi to, że człowiek dzieci nie wie. To postaram się powiedzieć. Szanowni Państwo, w moim wystąpieniu zaznaczyłam na czerwono daty, które powinny ewentualnie są związane z rocznicami, które powinny w jakimś sensie wspierać to, że chyba zwariowałam, wystąpiłam o szansę odzyskania dla społeczeństwa dyrektorów. Dlaczego? Dlaczego? Mówicie Państwo o etnologii, historii, kultury i tak dalej. W tym i mówicie o przybyszach. Dyrektorówka to jest wpływ, powiedzmy, na historię Polski przybyszów. Rodzina Dłuskich, czyli dokładnie nie tyle rodzina Dłuskich, co Kazimierz i Bronisława, rzeczywiście doczekali się w 2014 roku bulwaru tutaj prowadzącego do muzeum. Bo myślę, że trochę zasłużyli tym, co robili w Zakopanem, zasłużyli na lepszą formę tego bulwaru. Na żółto będę zaznaczała, to było bardzo dużo powiedziane z tego, co jako arogancji, jeśli chodzi o tym, czym Państwo naukowo w tej chwili dyskutujecie, musiałam się przygotować, żeby wiedzieć, że tak jest. Więc zanim przejdziemy do Samuela Gazy i Juliusza Zborowskiego, chciałabym przypomnieć to, co jest współodpowiedzialne za powstanie Muzeum Tatrzańskiego, prawda? Czyli przede wszystkim nieprzemijające piękno pracy. I to, co się również w tej naszej etnografii kryje, to jest podziw i szacunek dla gór, które tworzą życiorys i życie społeczności, która jest od nich zależna. Może także trochę cecha Austria, dlatego że miała poważniejsze kłopoty niż stosowanie językowego reżimu w tej części Galicji, a która dając pozorną swobodę spowodowała napływ do Zakopanego ze wszystkich zaborów przybyszów, czyli elit patriotycznych, kulturowych, intelektualnych, artystycznych, a także finansowych. Jak wynika z historii po Stanisławie Stasicu badającym Tatry i to, co górale, górnicy w Tatrach robili, najbardziej skutecznym pierwcą Tatr okazał się oczywiście wszystkim znany nam patron muzeum Tytus Chałubiński, król Tatr, warszawski lekarz. Lekarz, który leczył Tatrze, bo gruźlica była wtedy chorobą, nie była chorobą intelektualistów, ale u intelektualistów i bogatych była leczona, prawda? Więc była to, powiedzmy, epidemia tamtych lat. Leczył również matkę, czyli Bronisławę Skłodowską Boguską, matkę Józefa, Zofii, Heleny, Bronisławy i Marii. Marii, która już jako Skłodowska Curie, czyli córka Skłodowskiej, w 1899 roku, czyli 120 lat temu, prowadząc narysy Piotra Curie, przypomniała Francji i Europie o istnieniu Polski, której wtedy nie było na mapach ani Europy, ani świata. Zatem rok 2019, począwszy od 130. rocznicy powstania Muzeum Tatrzańskiego imienia Tytusa Chałubińskiego, a także 130. rocznicy jego śmierci, jest rokiem wielu rocznic związanych z działalnością osób i towarzystw przybyszów, ale nie tylko, których wkład w historię Muzeum Tatrzańskiego i Zakopanego i Polski warto i trzeba przypomnieć, żebyśmy nie spotykali uczniów, którzy mówią, co mi pani będzie mówiła o tych Skłodowskiej, jak ona zdradzała męża. Maria Skłodowska-Curie, więc przypomnę tylko, że cała piątka dzieci pochodziła z bardzo dobrze wykształconej rodziny, nie mówiąc o tym, że z biedniałej szlachty. Matka przełożona pensji na Freda. Tam są, to nie mam, nie mogę tego. Na zdjęciu Państwo widzą uczniowie Bronisławy Skłodowskiej.
a w następnym tym zdjęciu cała piątka i dzieci, prawda? Zosia zmarła wcześniej, matka chorowała na gruźlicę i stąd właśnie Tytus Chałubiński był jej lekarzem. Trauma z śmierci matki, śmierci najpierw siostry, a potem matki spowodowała, że z bardzo religijnej i praktykującej Bronisławy Marianny Skłodowskiej, Maria Skłodowska została agnostykiem. Nie wierzyła, że może się tak zdarzyć, że kocha tę osobę, którą kocha. Ojciec Władysław, kandydat, absolwent Uniwersytetu w Sankt-Petersburgu, bo którego służył kongresówka, znajomość poza łaciną i greką czterech języków obcych, artykuł we Wszechświecie w Gazecie Polskiej, współautor podręcznika zoologii, opracował 30 botanicznych haseł, tłumacz dzieł obcych i polecji, zresztą jak brat Marii Słodowskiej, Józef, też lekarz Józef Słodowski, który tłumaczył zagraniczną poezję i to bardzo poważną. Żyjące dotychczas prawnuki, o wnukach będę wspominała, zaznaczyłam gwiazdkami te osoby, które były w Tatrach Zakopanym i które pokochały. Więc jak widać, cała rodzina Słodowskich, łącznie z Władysławem, ojcem rodziny, była w jakimś sensie uzależniona i nie tylko od tego, że te Tatry są tak naprawdę piękne i budzą podziw i szacunek i respekt przed ich dzikością i niedostępnością, ale ze względu na to, że można się było tam porozumiewać po polsku, czyli był to ostatni taki, powiedzmy, prawek. Cechy rodziny Skłodowskiej, które na pewno prezentowała właśnie m.in. Maria, talent, bystrość, pracowitość, patriotyzm, wrażliwość, ofiarność, pasja do nauki, skromność, uczciwość, cierpliwość, a Tatry dla nich wszystkich były ucieczką do wolnej Polski. Na czerwono są zaznaczone te. Chcę tutaj też przypomnieć, że ojcem chrzestnym całego sukcesu Marii Skłodowskiej-Curie możemy powiedzieć, że był profesor, cytuję to za profesorem Tomaszem Pospieszym z Poznania, z Uniwersytetu Poznańskiego, profesor Józef Wieruszkowalski, genialny fizyk, genialny talent techniczny, ubiestwiany przez Szwajcarów, prawie że zapomniany w Polsce, który po prostu w podróży poślubnej, będąc w Paryżu, znając się ze Skłodowską, przepraszam, z Marią Skłodowską i z Bronisławą Skłodowską, zaprosił, równocześnie zaprosił do domu Marii i znanego mu i cenionego człowieka wielkiego formatu, notabene znanego fizyka, notabene fizyka, całą samouka. No więc rok później był ślub z Piotrem Curie, natomiast tutaj bym chciała tylko podkreślić, bo będę mówiła o ich związkach Zakopanych. Rzeczy, które bardzo mało wiemy. Mała społeczność jest świadoma tego, jakiej rangi była naukowcem. Bo to, że odkryła polon i rak, to wiemy, bo pacjenci leczymy się i tak dalej, korzystamy, nadamy się to nazywało chemioterapia, teraz jest onkologia i radioterapia. Natomiast proszę zobaczyć, w 1911 roku Maria Skłodowska-Curie zostaje zaproszona do pierwszego i prawie do śmierci bierze udział, ale do 30 roku jedyna kobieta, która jest zaproszona na absolutnie elitarne spotkania, konferencje naukowców budujących w ogóle naszą wiedzę w tej chwili o fizyce, o tym, o budowie atomu i tak dalej. Tu jest zdjęcie, to 1927 rok. Proszę zobaczyć, tam jest 29 osób. 17 z tych osób dostało Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki i mało z tym. Są nazwiska, które do dzisiaj studentom się śnią po nocach przed egzaminem z fizyki. No poza tym jeden gram radu, więc już wspomniałam, wszyscy wiemy, ile to znaczyło dla świata i dla tego. Wracamy do Zakopanego. Tytus Chałubiński był współtwórcą, o tym trzeba pamiętać, Towarzystwa Tatrzańskiego, które 145 lat temu powstało, zatwierdzone w zasadzie pół roku po tym, jak nie chcieli, żeby to było galicyjskie, prawda? I z pierwszą siedzibą
w Krakowie, ale z nią Jana Krzyżowskiego na grupę tak zwaną prowokacyjną. Towarzystwo Tatrzańskie w 1882 roku buduje dwór tatrzański, który też jest właściwie z inicjatywy Waleriego Eliasza Wielkowskiego jako centrum kulturalne, a w 1889 roku hrabia Raczyński dokonuje rejestracji Towarzystwa Muzeum Tatrzańskiego i tu się właściwie zaczyna już ten, ale trzeba pamiętać, że Towarzystwo Tatrzańskie było członkiem współzałożycielem. Czyli te spotkania się już mogły odbywać w dworze tatrzańskim. Niestety w 1892 pan profesor Bośnierz pokazywał zdjęcie, powstaje drewniany budynek Muzeum Tatrzańskiego. Tam na dole w przypisach jest historia zbiorów, które były, ale w każdym razie projekt Dziekońskiego, przynajmniej z tej literatury, którą ja tam znalazłam, uwzględniał uwagi Matrakowskiego i Witkiewicza. Niestety w 1900 roku płonie ten dworzec tatrzański i w związku z tym narasta lęk i obawa o istnienie Muzeum Tatrzańskiego, które notabene powstało jeszcze pół roku za życia Chałubińskiego, który tam wypisał tą swoją księdze odwiedzi i ulubioną dewizę prawdą i pracą. Czyli jest potrzeba zbudowania czegoś trwalszego dla ochrony zbiorów niż drewniany budynek muzeum. W 1897 do Zakopanego przyjeżdża i to jest właśnie dlaczego uważam, że trzeba tą dyrektorówkę odzyskać. Przyjeżdża dr Kazimierz Luz, specjalista, socjalista. Potem okazało się, że jest raczej bardziej narodowcem, wielki patriota, który ze szwagrem Józefem Skłodowskim szuka pod Tatrami miejsca na budowę sanatorium. Wybiera oczywiście Kościelisko. Dzięki wsparciu Henryka Sienkiewicza i Ignacego Paderewskiego, Kazimierz i jego żona dostają prawo osiedlenia się w Galicji. Kazimierz jako socjalista działał przeciwko carowi, brał udział w spisku i mieli zakaz w ogóle wracania do kongresu. Natomiast niektórzy wiedzą jeszcze, mówią o tym, że Skłodowska pomaga, Skłodowska uczestniczy, finansowo wspiera i wchodzi później w skład rady sanatoryjnej razem z Ignacem Paderewskim i Henrykiem Sienkiewiczem. Niektórzy wielcy fizycy, ci z Solwaja, a potem z Komisji Intelektualnej Ligi Narodów, do której też była do śmieci, a potem wyznaczyła profesora Polskiego na zastępstwo, komentują, że największym odkryciem Piotra Pili, który już się żenił się, będąc uznanym ze względu na swoje odkrycia w fizyce, największym odkryciem Piotra Pili jest Maria Skłodowska. A Marii natomiast mówimy twórczo. Słucham? No więc tu już, ponieważ bardzo dużo było mówiono o tym, to jest w 1899 roku, w którym właśnie Maria z Piotrem wychodzą na rysy. Podejrzewam, że z Józefem Skłodowskim, bo on jest w historii tatarzyństwa znany jako ten, który podszedł od południowej strony z przewodnikiem i miał kłopoty, bo parę razy zrzuciło ich z rysów, schodząc na północną stronę, ale wtedy był to tylko studentem. W każdym razie przebywają, mieszkają w Fortunce. Pani Eger, Maria i Piotr, prawda, już powiedziałam, wchodzą na rysy. Konsekwencja była taką, że Piotr Pili, cała rodzina go pokochała, bo on się uczył specjalnie polskiego, żeby się porozumieć w Polsce. Natomiast on jest zachwycony i pisze te słynne, powtarzane w świecie słowa. Teraz rozumiem, dlaczego tak kochasz ten kraj. Kazimierz Dłuski, czyli absolwent, przypomnę, dlatego przez ten burbal, absolwent zarówno nauk politycznych, jak i medycyny na Sorbonie, przyjaciel Piłsudskich, obojga, niestrudzony lekarz, autor naukowych publikacji o gruźlicy, współzałożyciel i pierwszy prezes Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, jeden z odnowicieli Muzeum Tatrzańskiego, prezes przed Zborowskim,
przez 10 lat prezes Towarzystwa Muzeum Tatrzańskiego. Natomiast Bronisława, siostra Marii Skłodowskiej-Filip, urodzona organizatorką, mówiono o niej, że drzemie w niej energia atomowa. Chociaż nie wiem, czy wtedy, no nie, przepraszam, to właśnie Maria Skłodowska-Curie rozbiła atom, który był z Grecka znany jako niepodzielny. Po powrocie do Warszawy działają tak samo, organizują okrągły dla dzieci, jest Helenowo, oni współpracują z Marią aż do śmierci Bronisława, wszystkie siły poświęcając stworzeniu w Warszawie i w Polsce niepodległego już Instytutu Narodowego. O Dąbrowskim było mówione, Witkiewicz przyjeżdża, też patriota, człowiek, artysta, myśliciel. Niestety różnica zaawansowana w 1908 roku wyjeżdża do Lombrowi, przepraszam, cały czas korespondując z Wózkim Kazimierzem i Bronisławem Wózkim jako Towarzystwo Muzeum Tatrzańskiego, a Bronisławę, która miała, przepraszam, nawet Wózki miał, dostał zadanie od zarządu na kontaktowanie się z panem Mączyńskim, który sprzeczał się z Witkiewiczem, albo chciał go trochę tam po prostu Witkiewicza koncepcję zmienić i w związku z czym pod wpływem znajomości z Witkiewiczem osiada za panem właściwie Bronisław Piłsudski. Aż do wybuchu wojny. Zachowany Piłsudski wciągnął do współpracy ludoznawczej, grup miejscowych, a także przybyszów wśród nich właśnie Wózkiego. Sanatorium dyrektorów. Oczywiście w 1900 roku zaczynają budować to swoje wymarzone sanatorium. Oddano do użytku w 1902. Berlinger, który również projektował dworzec tatrzański z uwzględnieniem właśnie uwag Witkiewicza, pan profesor Młodzież może mnie poprawiać, może źle doczytałam. W każdym razie zmiana, ta budowa sanatorium troszeczkę z chwilą otwarcia ożywia ruch turystyczny w Kościelisku, przynajmniej tak wcześniej współczesne doniesienia prasowe. Znajdują się tam artyści, jest program kulturalny i tak dalej. Pani Weiss-Paryba opisała, jak wyglądało życie w sanatorium ludzkim. Chętnie tam przebywa, bardzo chętnie i bardzo długo, córka Sienkiewicza i oczywiście Sienkiewicz, w związku z czym jest też gościem. Poniżej sanatorium zbudowano dla Duski dom zwany dyrektorską, bo było dyrektorstwo. Bronisława zarządzała sanatorium, leczyła też tylko, że to były choroby kobiece. Nazywano też willą możliwą, bo była zbudowana z poczekia i dworkiem prezydenckim, bo jeszcze przed II wojną światową mieszkał tam właśnie prezydent Mościcki. Duscy przeprowadzają się tam w 1907 roku, a z gościnności domu Bronisława i Kazimierza Duskiej korzystały bardzo często właśnie ważne osoby. Mościcki, marszałek Rydz-Śmigły, generał Kasprzycki, salamandra się kłania, matka Józefa Piłsudskiego, a także inkognito, bo jeszcze to były czasy, nie byliśmy niepodlegli, marszałek Piłsudski w trakcie tworzenia regionów. Bronisława zresztą, bo nie wiem, czy zdążę powiedzieć, Bronisława sprowadzała Bartusia Obrące, żeby oderwać troszeczkę od tej bardzo odpowiedzialnej działalności marszałka Piłsudskiego. Nie był wtedy marszałkiem jeszcze. Wila Wózka była też dziełem artystów, zwolenników urządzenia, urządzeń wnętrz, kopiami sprzętów ludowych i łączenia ich z oryginalnymi przedmiotami. Tutaj jest platforma do dyskusji różnic pomiędzy regionami, prawda? Ponieważ Bronisława miała pokój, który był w sanatorium, był pokój, dobrze, nie, przedpokój w Wili Wózkich był chyba krakowski, izba zakopiańska była, była izba łowiecka i bodajże właśnie w Łowieckiej Józef Piłsudski, nie, w przedpokoju krakowskim Józef Piłsudski przyjmował sprawy organizacji regionów. Natomiast w tej atmosferze wzrasta zakochana w Tatrach, urodzona w Paryżu Helena Wózka. Bo to też na temat dialektów, nigdy nie pozbyła się francuskiego R.
każdym razie znakomita ta techniczka, ma wiele pierwszych wejść, jak to po wypadku na samotnym wyjściu, na środkowie Komis Stołożyckiej, po którym zostali już tylko, jako, zostali nie tylko turystyką, ale Kalina bardzo działa w sekcjach turystyki założonej przez Piłsudskiego i sekcji obrony Tatr. Dyrektorówka to także raczej przede wszystkim Dom Dłuzgich i w związku z czym w 1911 roku najpierw na wakacje przyjeżdża córka Marii Skłodowskiej Irena Kirill i pisze do matki, słyszę wyłącznie polski, mowa polskie, Polaków, język polski, ponieważ to twoja ojczyzna. Cieszę się, że w Polsce słyszy się język polski, niemiecki słyszy się bardzo rzadko, bo ja, tak jakby Polska była wolna. Ta termiczka rzeczywiście swoją kuzynką Pawlewską, jako pierwszy zespół kobiecy zdobywają szczyt szczypski, za co są ku zdziwieniu męskiej grupy w Towarzystwie Darzeńskim są zaproszone do klubu turystycznego. Natomiast organizatorem pobytu później dołącza do nich, do Ireny dołącza Maria Skłodowska-Curie z córką Ewą i przyjaciółką z Anglii i organizatorem pięknego, wspaniałej wyprawy, która jest opisana w dwóch wersjach przez Pawlewską i przez Walerę Kobieca, do niej w cyrki wędrują przez trzy dni. Natomiast Józef Piłsudski także w dyrektorówce organizuje regiony, już powiedziałam, Bronisława Ściąga, Bartusia Obrochę. Helena Duska w momencie, kiedy rodzice uznali, że w roku 1920, że może być, no nie wiadomo jak się wojna skończy, nasza wewnętrzna wojna, wysłali ją do Stanów Zjednoczonych, gdzie była dziennikarzem. Parę miesięcy przed, no, dwa miesiące przed przyjazdem pani Skłodowskiej-Curie do Ameryki po Gram Radu, koresponduje z nią, marzy o powrocie, już umawia się, żeby wrócić do Polski, do Europy. I niestety prasa polska opisuje jej śmierć jako samobójczą, natomiast prasa amerykańska mówi wypadek w wyniku swojej źle działającej kuchenki gazowej. Prawdopodobnie, ponieważ była to niesamowicie też pracowita osoba, tak jak wszystkie Skłodowskie i ona akurat Dłuska, prawdopodobnie po prostu zasnęła nad pisaniem artykułu. W 1913 mówiliśmy o odsłonięciu kamienia węgielnego, ale daleka droga do sukcesu. Bieda, wojna, legiony. Juliusz Zborowski, także słyszeliśmy go w pierwszym otwarciu, mówi, że gdyby nie dopiero pod koniec wojny Dłuscy spowodowali to, że ruszyła na powrót budowa Muzeum Taczeńskiego. No parę zdjęć Piłsudskiego w Zakopanem i w Nowym Sączu. Ale chciałabym podkreślić to, że w 1919 roku z polecenia marszałka Kazimierz Dłuski zostaje członkiem delegacji na konferencję pokojową w Paryżu. Polecam wszystkim przeczytanie tego listu Piłsudskiego do Kazimierza Dłuskiego. Jest to najdłuższy, znakomicie i precyzyjnie opisujący plany Piłsudskiego, wyobraźni Piłsudskiego, idee Piłsudskiego, kto jest wrogiem, kto bruździ, a kto jest rzeczywiście wrogiem, a kto jest przyjacielem i zadania, priorytet polityki jego jako marszałka i oraz oczekiwań od Dłuskiego jako reprezentanta. Więc może zacytuję jeszcze, że tak jak Witkiewicz działał inspirująco na Bronisława Piłsudskiego, tak Piłsudski oddziaływał na młodego wówczas Juliusza Zborowskiego. I kiedyś tak powiedział Piłsudski, a ja tak czasem myślę, że gdybyśmy mieli własne państwo, od za pięć lat muzeum miałoby parę gmachów i gotowy dział ludoznawczy, prawda? Mówił wtedy. Niestety nie do czego, nie wiadomo dlaczego popełnił samobójstwo, może właśnie sytuacja w Polsce była taka. Czyli w walce o kształt budowli spotkały się drogi dyrektorstwa Dłuskich i Juliusza Zborowskiego. Ale najtrudniejszą przeszkodą po drodze murowanego muzeum była jeszcze wielka wojna. Maria regularnie łożyła na pomoc dla Polski, wspierała żołnierzy, przytułki i rannych, a także inne cele i akcje o Polskę brzmiących nazwach.
Natomiast Irena przerywa studia, włącza się w pracę matki i ich działalność, pamiętam, proszę sobie wyobrazić, dwukrotna noblistka, panowie profesorowie, dwukrotna noblistka, profesor Sorbonne, bierze za swoje medale i tak dalej, kupuje ambulatorium, samochód, robi pierwsza kobieta w Francji prawo jazdy i tam pakuje aparat swojego konkurenta rentgena. Nie swoje Curie i tak dalej. I jeździ po najgorszych frontach pierwszej wojny światowej i uratowały, jak liczą, tysiące od kalectwa i śmierci, tysiące żołnierzy. To była osobowość, która powinna u nas, nie tylko w miejscu, gdzie się urodziła, ale tu, gdzie spędziła najpiękniejsze lata, powinna, bo jeszcze powinnam wrócić do tego zdjęcia. Kochana, proszę zobaczyć, bardzo niewielki okres w życiu Marii Skłodowskiej-Curie, kiedy ją widzicie w białej sukni. Wszędzie jest czarno i w czarnych kapeluszach i tak dalej. Już teraz przychodzę, mam jeszcze od was do pokazania. Czyli jeszcze jedna na a propos Grand Hotelu. Dlaczego powiedziałam, że jest to szansą na ten? Ponieważ te rodziny, za chwilę mówię, to profesor Henryk Niewończański i profesor Braton, znakomici polscy fizycy. Profesor Henryk Niewończański jest fundatorem i budowniczym Instytutu Fizyki Jądrowej, który teraz prowadzi terapię hadronową. Byli gośćmi Juliusza Zborowskiego i dyrektor Muzeum Tatrzańskiego, zaprzyjaźniony z Niewończańskim, w trakcie wieczoru Samuel mówi do Niewończańskiego: pilnuj, ostrzega Henryka. Pilnuj, bo to już pan rak wie, bo opowiadał mu. Ja wyczuwam koło niego śmierć. Chciałabym, żebyście historycy powiedzieli, czy gdziekolwiek macie takie ten, bo to jest opublikowane. Następnego dnia Józef Braton w trakcie wycieczki na Świnicę na metrowym kawałku śniegu pośliznął się i głową nieszczęśliwie uderzył w głaz i zginął na miejscu. Natomiast profesor Henryk Niewolniczański jest również, ani Maria, ani Irena nie były członkami żadnej partii. Natomiast rzeczywiście Irena zaangażowała się w ten okres, nazywamy go teraz pożytecznych idiotów, ale okres walki o rzecz, na rzecz działania pokoju. Einstein oczywiście znała go z czasów, kiedy matka się z nim przyjaźniła i podpisała pokojowy apel przeciwko złym zbrojeniom. Natomiast profesor Henryk Niewolniczański jest tutaj, macie państwo, widzicie po lewej stronie Walery Gedel i Morskie Oko. Irena odwiedza Zakopane drugi raz. I już na zakończenie jeszcze powiem, że tu, po prawej stronie, tu jest medal, który ja wręczam wnuczce Marii Skłodowskiej-Curie. I moje widoczne zaskoczenie na zdjęciu jest spowodowane reakcją Helen Langevin, notabene żoną Paula Langevin, czyli tego syna, wnuka Paula Langevin, czyli tego, któregośmy tak celebrowali w tamtym roku romans Marii Skłodowskiej-Curie, który młodzież mówi: nie zawracajcie mi głowy, bo ona zdradzała męża. Nie, ona od wielu, wielu lat w domu. A on był obuzem, bo potem występował do Marii o prośbę, żeby jego kochanka w ciąży była przyjęta do decyzji. Czyli Helen Langevin odpowiada mi, bardzo się cieszy, bo ja znam i bardzo lubię, bo ja mówię o tym, że w Zakopanie prowadziłam kurs na szkolenie radowskie. Ona mówi, bardzo się cieszy, ja lubię Zakopane, ja bardzo lubię Zakopane. Czyli matka, córka i wnuczka są sympatykami Zakopane. Czyż nie powinniśmy się postarać, by mogła wspierać pamięć o ich wizytach? Zapraszana w tamtym roku, kiedy myśmy film celebrowali, ona była zapraszana do Parlamentu Europejskiego i wspierała kobiety w oparciu o wzorce, które miała od matki i babci, prawda? Natomiast i cztery pokolenia wywodzące się lub związane z rodziną Władysława i Bronisławy Skłodowskich, czyli dłuscy, to proszę muzealnicy, proszę nie skrzyczeć, jeżeli kłamie, Curie i Kulczyccy, w tym troje noblistów związanych z tą rodziną, nie licząc Lecha Wałęsy, który też tam mieszkał, są związane, kochało Tatry, związane są z Muzeum Tatrzańskim i walką o niepodległość. Czy w takim razie, nie ma ich tutaj Zakopanych, poza tym bulwarem do 2014, powyżej nie ma.
Czy w takim miejscu, jak dyrektorówka, kryje się żywy i piękny biogram historii Polski, ślad pobytu czterech rodziców? Jeśli może uczyć i może Polskę sławić, czy wolno Polsce zaniedbać taki wspaniały, idealnie odrestaurowany, zdaje się, że pan profesor Woźwierz może coś na ten temat powiedzieć, czy proponujemy, by śladem dr Dłuskiej wprowadzić ideę honorowych cegiełek? I dziękuję za uwagę. Przepraszam, proszę o wyrozumiałość albo wsparcie w imieniu własnym i tworzącego się. Przepraszam za ten, to tutaj jest symbol mojej. Przepraszam, jeśli...